Tomasz Piotrowski, taniec z ogniem. Michał Szałucho, manipulacje bugęgami. Kamil Dziliński, żonglerka kontaktowa. Magdalena Sztencel, taniec w powietrzu. Skąd pomysł? Znamy się już od długiego czasu. Poznaliśmy się przy okazji jakichś takich naszych festiwali kuglarskich, festiwali ognia i różnych rzeczy, które wspólnie robimy. I okazało się, że mimo że każdy z nas jest specjalistą w swoim, jakby swojej dziedzinie, ale mamy pewne wspólne umiejętności, dzięki którym możemy tworzyć zespół i dzielić się też swoimi pomysłami z publicznością. Nie spodziewaliśmy się tak ciepłego przyjęcia z strony publiczności, jest nam bardzo miło i wydaje mi się, że to klimat jakby magii tego miejsca wpływa także na to, jak ciepło właśnie nas ludzie odbierają i jaką fajną energią się z nami dzielą. Podoba mi się, dlatego że są fajne kulki na wodzie. I co jeszcze jest? Te szachy, w które gramy. A byłaś w tej krzywej chacie? Aha! I co było w krzywej chacie? I to mi się najbardziej podoba, bo tam szalałam z moim bratem Bartkiem i się bardzo cieszyłam. A podobają wam się ci czarodzieje wszyscy, którzy tam są? Tak, bardzo. I co ten czarodziej wyczarował już? No, już parę rzeczy wyczarował. W tym miejscu, tak? Proszę zapamiętać, że brama karta. O!
To makaro, bardzo dobra karta. Odłożę ją na chwilę tutaj. Pod spód wszystkich kart. O. Ale oprócz kart zabrałem ze sobą dzisiaj magiczny portfel, w którym to jest pewna karteczka. Gdy ją wyciągniemy, mam ze sobą tutaj idealną kserokopię mojej dłoni. O. Proszę zobaczyć z tej strony. No i kserokopię mojej dłoni z tej strony. Aspik, tak? Jaspik powędruje do twojej dłoni. Lewej? Po stronie. Co jest po stronie prawej w dłoni lewej? Astref. A po stronie lewej w dłoni prawej? Aspik. I tutaj Państwo, zobaczcie, zacznie się dziać prawdziwa magia. Otóż zrobię coś takiego. Tam tararam tam tam tararam tam tam. I powiedz mi, co masz w tej dłoni. Astref. A w tej? Aspik. Sprawdźmy. Spójrz, pokaż na galerium. No, pamięć czasami zawodzi, prawda? Kim? Pokaż do kamery. Okej, okay, zapamiętaliście, tak? Słuchaj, możesz ją odłożyć gdzieś tam do środka, do pudełka. Dlatego, że to już nam jest niepotrzebne. Słuchaj, mam tutaj drugą talię. Jak widzisz, w talii, pierwszą kartą. O. Pomóż mi tu wyciągnąć. Pierwszą kartą. Już mamy. Pierwszą kartą jest co? Twoja karta? Zgadza się. Super. Wielkie brawa. Dzięki za pomoc. Are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. You may play the jack of diamonds, you may lay the queen of spades. Że na pierwszym Festiwalu Sztuki Iluzji mistrzem iluzji został Mariusz Czajka. Wielkie brawa dla mistrza! Zapraszam! Tak, to ty, Mariuszu, chodź do nas. To jak pani ocenia Farmę Iluzji? W sumie dopiero weszliśmy i tak to jest nasze pierwsze miejsce, które odwiedziliśmy. Na razie się boję, co będzie dalej. Coś fajnego, coś wspaniałego. No, dla dzieciaków, a i nawet dla dorosłych też jest dobrze.
Fajne przedsięwzięcie. Szkoda, że już powstało, bym zrobił takie swoje własne. Przejdziemy jeszcze raz? Thank you.